Proszę Państwa, kolejne Polaków rozmowy antywojenne z Leszkiem Sykulskim. Witam Cię, Leszku, serdecznie. Witam Cię, Sebastianie, witam Państwa. No i zaczniemy chyba od tego, że mieliśmy taki, powiedziałbym, zamknięty wewnętrzny kongres Polskiego Ruchu Antywojennego, który się odbył w Częstochowie. I, i cóż mogę powiedzieć, myślę, że, że był on bardzo ciekawym, ciekawym wydarzeniem. Mnie, wiesz, osobiście to ujęło. Że to troszeczkę wiesz za Twoją sprawą, bo wiesz, są takie, takie ruchy teraz, zwłaszcza z takich środowisk, wiesz, mocno prawicowych, że, że Ty poprzez te swoje różne tam sytuacje jesteś bardziej bardziej lewicowy, troszkę niepewny i tak dalej. Co ja Ciebie z nami wiem, że tak nie jest. Natomiast, drodzy Państwo, jeśli my chcemy z Leszkiem stworzyć pewną doktrynę y, dla Polski, doktrynę powiedzmy modernizacji Polski i, i wszystkim doktrynę, w której ta Polska mogłaby się rozwijać w kierunku takim, jakim byśmy chcieli, no to musimy sobie zdawać sprawę, że musimy tą doktrynę stworzyć tak, żeby była akceptowalna dla wszystkich Polaków, a nie tylko wąskiego grona, powiedzmy, jakichś ultrasów prawicowych. To musimy sobie z tego zdawać sprawę, że to muszą być hasła uniwersalistyczne, że tak powiem, pod tym kątem. I ja, szczerze mówiąc, tak, tak po cichu, Właśnie sobie myślę, że te nasze eksperymenty z dopuszczaniem do ruchu antywojennego, który naturalnie jest ponad podziałami, prawda? Bo to nie jest ruch prawicowy. Tutaj reprezentanci lewicy, centrum i prawicy są, powiedziałbym, reprezentowani może nie porówno, może nie porówno ale są reprezentowani. Bo tu się okazuje, że, że wszystkie te, nazwijmy to, ludzie identyfikujący się z tymi, z tymi formacjami jakimiś ideologicznymi. Mają problem z akceptacją wojny na szczęście. W związku z tym, to jest, to jest ciekawy taki asumpt do takiego myślenia, żeby się nie ograniczać nie ograniczać w swoich y, wizjach do, do takiej sytuacji, w której zrobimy sobie taki maluteńki bantustan ultraprawicowy, tylko będziemy mogli stworzyć na tyle uniwersalne rozwiązania, które będą po prostu dobre dla y, wszystkich. No, myślę, że, że to podstawa, dlatego że wracając jeszcze na chwileczkę do tego określenia o przypinaniu tych łatek, no, jesteśmy w roku wyborczym, więc w naturalny sposób ta gorączka przedwyborcza udziela się bardzo wielu środowiskom, nie tylko politycznym, ale także społecznym. Próbują etykietować każdego, kto nie wydaje im się, że tak powiem, z ich bańki informacyjnej. Natomiast też warto podkreślić, że ja nigdy Twardo nie deklarowałem żadnego startu w wyborach parlamentarnych. To pragnę jeszcze raz podkreślić, że ja nie podjąłem żadnej decyzji. Nie zabiegałem nigdy o to, aby, nie wiem, startować na przykład jako jedynka gdzieś z jakiegoś komitetu politycznego. Nigdy się nie, 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 nie kontaktowałem z liderami partii politycznych czy jakichś ugrupowań, komitetów społecznych i, i nie prosiłem o żadne, żadne jedynki, jak niektórzy próbują, próbują dzisiaj to pokazywać. Absolutnie tak nie jest. Ja nie podjąłem żadnej takiej decyzji o starcie w wyborach parlamentarnych. No ja, ja próbowałem, ja próbowałem zostać jedynką, jak, jak państwo wiecie i Tyleszku również w Nowym Sączu. Niestety zostałem, zostałem tam usunięty, no bo wydaje mi się, że jednak zabieganie o dobro wspólne wymaga też zwiększania swojej sprawczości, a tutaj takie takie sytuacje jak jak mandat posła, z pewnością taką sprawczość w jakiś tam sposób zwiększa. W związku z tym, no tutaj trzeba sobie zdawać sprawę, że oczywiście system nas wypluwa cały czas gdzieś tam. My się staramy gdzieś tam no, wcisnąć w jakiś tam sposób, jakoś tam. Natomiast to wcale nie jest łatwe, no bo to jest jeszcze taka kwestia, że gdybyśmy byli ludźmi. Skłonnymi do chodzenia na jakieś kompromisy, sterowalnymi i tak dalej, tak dalej, no to pewnie nie byłoby problemu. Że tutaj to, że, że jesteśmy w miarę sprawni, sprawni internetowo i w miarę posługujemy się językiem polskim i tak dalej, to pewnie byłoby na te, przepustką do tego. Natomiast problem polega na tym, że mamy jakieś tam własne zdanie, własne wizje, i to jest jakiś tam, wydaje mi się, problem. W tej chwili cały czas sytuacja jest w grze, jak wiemy. Nie wiemy, czy. W jaki, sposób, w jaki sposób ruch antywojenny i my też osobiście będziemy w konstelacji wyborczej występować, czy w ogóle tam w jakikolwiek sposób będziemy występować, tego nie wiemy, no bo tutaj mnóstwo rzeczy to, to są decyzje, które, które nie są naszymi decyzjami, natomiast my cały czas uważamy, że najważniejszą rzeczą, najważniejszym naszym zadaniem jest tworzenie tej doktryny. No tak, to pełna, pełna zgoda. Naszym zadaniem jako Komentatorów, jako intelektualistów, jest tworzenie nowej doktryny dla Polski. Takie doktryny są tworzone w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii oczywiście dla tych konkretnych państw we Francji, w Niemczech, w Chinach. W Rosji, tam są potężne ośrodki społeczne i rządowe, i pozarządowe, które współpracują z różnego rodzaju właśnie intelektualistami w tworzeniu nowej doktryny, w różnych koncepcji, w różnych sektorach życia publicznego. W Polsce jest to można powiedzieć, kadłubowo robione. My staramy się przełamać te, te złą pasę. Co do, jeszcze, jedno, jeszcze jeszcze co do, co do tego etykietowania, ja myślę, że dzisiaj ruch, każdy ruch pokojowy, propolski. Antywojenny musi być ruchem, powiedziałbym, eklektycznym, to znaczy nie zamykającym się w jednej bańce informacyjnej prawicowej, lewicowej, centrowej, takiej liberalnej, konserwatywnej. Możemy wymieniać bardzo długo. Dzisiaj naczelną sprawą dla polskiej racji stanu jest zachowanie pokoju, tak abyśmy nie zostali wciągnięci do wojny. I w związku z tym trzeba dzisiaj jasno powiedzieć, że mamy na polskiej scenie politycznej takie dwie met metapartie, bym powiedział: metapartie, czyli partie pokoju i partie wojny. My jesteśmy w partii pokoju, i dlatego rozmawiamy z ludźmi o bardzo różnych, często przeciwstawnych poglądach, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, ludźmi, którzy mają poglądy socjalistyczne na gospodarkę. My jesteśmy tutaj zwolennikami gospodarki wolnorynkowej. Natomiast. Natomiast uważamy, że dzisiaj nie ma nic ważniejszego niż pokój i dlatego rozmawiamy z osobami o innym światopoglądzie niż konserwatywny czy, czy wolnorynkowy. Ja tutaj też chciałem powiedzieć, że taka, taki podział, wiesz, ideologiczny, prawica Lewica, on jest troszkę takim elementem polityki dzieli i rządź. Na przykład Deng Xiaoping powiedział, że nie jest ważne, czy kod jest biały czy czarny, ważne, żeby łapał myszy. Sowiem nie chodzi o, czy, o to, czy dane rozwiązanie jest stricte prawicowe czy lewicowe, ważne, czy się, czy się sprawdza w praniu, krótko mówiąc. I oczywiście tutaj ostrzy prawicowcy powiedzieli, zresztą wiecie moi, moi drodzy, że ja często tutaj prowadzę spory z różnymi e, liberałami, jeśli tak można powiedzieć, czy też e, wolnorynkowcami. Czy, czy, czy kapitalistami na ten temat, ponieważ wydaje mi się, że to nie jest kwestia czysto doktrynalna, że ostatecznym sprawdzianem tego, czy coś działa, czy nie działa, jest życie po prostu. Jest zobaczenie tego, czy coś działa i takie, takie sztuczne, sztuczne tworzenie podziałów, że to jest czysto konserwatywne, czy też kapitalistyczne, a to nie, że to... To jest oczywiście fajne, bo dobrze mieć wzorzec jakiś przy posługiwaniu się, ale często ten wzorzec może być lekko fałszywy tu i ówdzie, bo są przykłady krajów, które temu na przykład przeczą. I też zwróćcie Państwo uwagę, że na przykład doktryna polityki międzynarodowej, tutaj Twoja Leszku, że zero wrogów wśród sąsiadów, ona jest ani nie z lewicowa, ani prawicowa w swoim założeniu, prawda? Czy na przykład. Ta doktryna merytokratyczna, którą ja nazywam zdaniem zróbmy tak, żeby rządzili nami najlepsi spośród nas, ona też nie jest ani prawicowa, ani lewicowa. Ona zakłada, że jeśli obudzimy i wykorzystamy polski potencjał intelektualny, to będzie to najlepsza droga ku temu, by podejmować jak najlepsze decyzje. I ta metoda sama w sobie nie jest ani lewicowa, ani prawicowa i to jest też, wydaje mi się, plus tej tych naszych prób stworzenia pewnej doktryny, że one są y, tworzone ponad, ponad podziałami. Tak, ja myślę, że to jest kluczowa sprawa, kluczowa sprawa, i myślę, że na tym możemy temat zamknąć. Jeżeli ktoś nie rozumie tego, że dzisiaj ym, szeroko pojęty ruch propokojowy jest, nie jest lewicowy ani prawicowy, jest po prostu propolski, no to nie ma sensu rozmawiać. Jeżeli ktoś naprawdę. Chce dobra dla naszego kraju, chce, yy, chce pokoju, no to jest w stanie wznieść się ponad podziałami, jest w stanie wznieść się ponad swoim ego z jakimiś osobistymi urazami, z antypatiami, sympatiami, yy, resentymentami itd., itd. Tylko jest w stanie wspólnie, wspólnie działać. Powiemy o konkretnym działaniu, które chcemy zrobić właśnie ponad podziałami, o marszu pokoju w Warszawie, o daniu takim wyrazu sprzeciwu wobec wciągania Polski do wojny już. 1 maja ten marsz pokoju, ale myślę, że zostawimy to na koniec na koniec tak. naszej dzisiejszej I rozmowy. Ja tu jeszcze dodam, że protesty, które się odbywają i na Słowacji, i w Czechach, w Czechach to już takie dosyć e, potężne, no to ruch, który powiedzmy tam inspiruje Czechów do tych protestów, jest też takim ruchem, powiedziałbym, bardziej lewicowym niż prawicowym. Co jest dziwne, ten ruch lewicowy, on też był ruchem antylockdownowym, tak można powiedzieć, dosyć mocno. W związku z tym. No, w tej chwili. W tej chwili te... często jest tak, że to jest podobnie jak w Ameryce, że zostaje się republikaninem albo demokratą nie, de, nie ze względu na poglądy, tylko ze względu na tradycję rodzinną. To jest tak samo, jak człowiek się rodzi w rodzinie prawosławnej, zostaje się prawosławnym, a powiedzmy w muzułmańskiej, to muzułmaninem i tak dalej. jest pewna formacja. Taka światopoglądowa jest dziedziczona poprzez miejsce urodzenia, rodzinę, otoczenie, itd., itd. W związku z tym my się nie możemy z góry tutaj obrażać na każdego człowieka, który się nawet w danej chwili identyfikuje jako człowiek lewicy. No tutaj takim świetnym przykładem jest pani Monika Jaruzelska, która się ewidentnie identyfikuje jako osoba o lewicowych poglądach, a jak wiemy, ma przydomek matki Konfederatki, zaprasza ludzi prawicy, nie boi się z nimi dyskutować, nie, nie boi się, żeby wygłaszali swoje, swoje poglądy u niej. I tyle w związku, z tym, w związku z tym wydaje mi się, że musimy się w tych swoich myślach czasami wznosić ponad te podziały, które nas przede wszystkim dzielą. Musimy sobie zdać sprawę, że one nas przede wszystkim dzielą. I to jest ich zasadnicza zaleta z punktu widzenia systemu. No ale z naszego punktu widzenia to jest wada. Tak, i myślę, że, że tutaj możemy płynnie przejść do tego, co dzisiaj obserwujemy, czyli do tego, że obecna władza, że ten establishment warszawski ewidentnie próbuje wpychać nas do wojny i co więcej, do różnego rodzaju kompletnie niepotrzebnych konfliktów. I w ostatnim, w ostatnim czasie mieliśmy dwa takie bardzo istotne wystąpienia. Wystąpienie ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, pana profesora Zbigniewa Rała i Premiera Mateusza Morawieckiego. Pierwszy z tych dżentelmenów wystąpił ze swoim expose w Sejmie. Warto zauważyć, że to było pierwsze expose od chwili, kiedy objął urząd w 2020 roku. No a Mateusz Morawiecki podczas swojej niedawnej wizyty, wizyty w Stanach Zjednoczonych na forum Atlantic Council, bardzo wpływowego amerykańskiego ośrodka eksperckiego, no, jego wypowiedź akurat o. Tajwanie, porównanie Ukrainy i Tajwanu, co wywołało bardzo nerwową reakcję ambasady chińskiej. Co do, szefa naszej, co do szefa polskiej dyplomacji obecnego, no to trzeba jasno powiedzieć, że tutaj poszedł na zwarcie i z Niemcami, i z Białorusią, i z Rosją, i z Węgrami i pokazał kompletne niezrozumienie dlatego, co się dzieje w strategii francuskiej, co się dzieje jeśli chodzi o te wszystkie przemiany na świecie, łącznie z taką bardzo naiwną, powiedziałbym, ignorancką wręcz nadzieją, że Chiny na wezwanie polskiego szefa dyplomacji nagle zmienią swoją strategię i z taktycznego przyjaciela Rosji, że tak to określę, staną się jej wrogiem. Ja się właśnie zastanawiałem, bo jak wiesz, ja mam pewną sympatię dla pana y, y, Rała, ze względu na to, że mam takie wrażenie, że, że był człowiekiem, który który w swoich wizytach międzynarodowych i tak dalej bardzo chętnie podróżował na wschód właśnie do, do tych krajów bloku kontynentalnego, a to jego ekspoze, to mam takie wrażenie, że jakby chciał powiedzieć Amerykanom, kochani, nie bójcie się, jestem waszym człowiekiem, zobaczcie, jakie głupoty potrafię wygadywać. No Bo tak jak zauważyłeś, to był jego pierwszy ekspoze tak naprawdę, a on przecież pełni tą rolę już chyba ze dwa lata. On był wybrany chyba dwa miesiące po, po nominacji prezydenta Dudę na, na czyli to był 20 rok. I w związku z tym, o ile dobrze pamiętam, ja się nie pomyliłem w tej chwili, I w związku z tym takie mam wrażenie, że, że to jego ekspoze, właśnie zastanawiam się, jaki ono miało sens. Wiesz, plus jest taki, że za dużo osób go nie słuchało i ono nie jest w żadnej takiej formie, nie przebiło się, krótko mówiąc, do żadnych mediów. Światowych, w odróżnieniu od tego, co powiedział premier Morawiecki. Tutaj też powiem, że Chińczycy nazwali go jednym z polskich urzędników, czy coś takiego, który coś takiego powiedział i tu dokładnie wytłumaczyli, że sprawa jest zupełnie inna, bo Tajwan jest częścią Chin i to jest wewnętrzna sprawa Chin, a Ukraina jest osobnym państwem. I tutaj wszystkie kwestie związane z, z, z integralnością terytorialną już mają jak najbardziej znaczenie, a w przypadku sprawy między Tajwanem a Chinami to jest kwestia między Tajwańczykami a Chinami i tutaj nikomu nic do tego. W związku z tym, też jeszcze wracając do tych kwestii międzynarodowych, mam takie wrażenie, że wizyta Emanuela Macrona, a wszystkim to, co powiedział po powrocie, że Europa nie może się wdawać w nie swoje wojny, mając tutaj na myśli wojnę przede wszystkim na Ukrainie i na Tajwanie, i że musi się wydobyć troszeczkę spod amerykańskiego buta, że, że to był taki game changer, taki element, w którym, w którym Europa, można powiedzieć, opowiedziała się po stronie jednak bloku kontynentalnego natomiast mam wrażenie, że u nas jeszcze ta zmiana nie zaszła, chociaż no, to co na przykład powiedział ostatnio Kaczyński, że zakazał eksportu importu produktów spożywczych i zboża z Ukrainy i tak dalej, tak dalej świadczy o tym, że chyba nasi politycy też sobie zdają sprawę, że ta ta zmiana i konieczność przekierunkowania się na politykę bardziej kontynentalną niż Angloamerykańską. Anglo no, że to już ten czas już przychodzi. No to jeszcze na chwilę niech wrócę do postaci profesora Zbigniewa Rała. Myślę, że warto, warto sięgnąć do jego książki. Książki z 1991 roku wydanej przez prestiżowe wydawnictwo Rutlich. Książka wydana w języku angielskim, można tytuł przetłumaczyć jako Odrodzenie Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Wschodniej i Związku Sowieckim, i tam profesor Zbigniew Rau poświęcił kilka stron na podziękowania. I to jest kilka stron, jest bardzo wiele mówiące o, o właśnie, można powiedzieć tych korzeniach finansowania finansowania Zbigniewa Rała i jego badań naukowych. Bezpośrednio dziękował George'owi Sorosowi i jego fundacji. To jest bardzo, bardzo znaczące. Natomiast co do tych, co do tych wypowiedzi, to jeszcze Czego tylko zaznaczę, że to było 30 lat temu ok, czy porządku że profesor Zbigniew Rau mógł zmienić trzy razy poglądy wiesz, ja sobie bardzo cenię jego y, dyplomację w kierunku wiesz, takich krajów jak Iran y, jak kraje tutaj bałkańskie jak jego wizyty y, w Moskwie przed wojną ja, to... ja się tylko obawiam, że niestety niestety żaden z pookrągłostołowych ministrów spraw zagranicznych to nie był samodzielny człowiek formatu Ahmeta Davutoglu w Turcji człowieka, który miał rzeczywiście ogromne poparcie polityczne za sobą i który stworzył doktrynę, która dzisiaj również jest realizowana w polityce zagranicznej. Mieliśmy do czynienia z niesamodzielnymi, z większością tak naprawdę niesamodzielnych szefów dyplomacji. Tutaj Zbigniew Rau absolutnie się nie odróżnia od swojego poprzednika, pana profesora Jacka Czaputowicza. Zresztą zauważyłeś, że na tej sali zbyt wielu osób nie było, a nie co było najciekawsze, tak. posłowie partii rządzącej byli w mniejszości. To opozycja stanowiła większość na sali sejmowej i to chyba jasno pokazuje, jest takim papierkiem lakmusowym, jak wygląda pozycja szefa dyplomacji w obecnym rządzie, w obecnej układance politycznej. No, powiem Ci, że ja miałem takie doświadczenie w swoim życiu, w którym musiałem w jakiś tam sposób kontaktować się z hierarchą kościelnym wysokiego szczebla, już mniejsza z tym, która nie chce tam mówić, ale sytuacja była taka, że ten człowiek powiedział mi, że Podał mi specjalny adres, na który mam wysyłać pisma do niego i korespondencję, ponieważ mówi, mówił, że jak wysyłam normalnie na adres instytucji, to to do niego nie dochodzi, ponieważ jego urzędnicy, jego urzędnicy tam prowadzą własną politykę i on jest po prostu separowany, wiesz, i odgradzany od pewnych treści. W związku z tym musimy sobie zdać sprawę, że w momencie, kiedy że taka instytucja, jak ministerstwo, to jest taki organ, który żyje własnym życiem, który ma swoje tam interesy bardzo grube. Bardzo konkretne, jeśli nawet zmieni mu się głowę, to ta głowa może mieć bardzo wielki problem z wpływem na to, co się tam dzieje. I sprawdzeniem własnej. To nie jest tak, że ta głowa od razu wszyscy się mówią, panie, panie ministrze, yy, słuchamy, jaką pan ma koncepcję. Nie nie, 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 To jest odwrotnie. Oni już mają tę koncepcję od dawna ustaloną i ten minister często musi, musi po cichu, po godzinach pracy odwalać jakąś, jakąś krecią robotę. Tak sobie to wyobrażam. W związku z tym też musimy sobie zdawać sprawę ze skomplikowalności tej całej sytuacji. No i ja jednak uważam, że tutaj pan minister Zbigniew Rau, ja pamiętam, że był w Moskwie, pamiętam, że ta rozmowa była dobrze przyjęta, pamiętam, że rozmawiał też w Chinach przygotowując roz, wizytę prezydenta Dudy i tak dalej. Zdaję sobie sprawę, że, że Morawiecki w życiu by nie pojechał ani do Moskwy, ani do Chin. W żaden sposób, chyba krew zalała powiedziałbym Wiesz, święcona woda by na nim wyparowała wtedy, czy co, coś takiego. Eee. No Wiąc w każdym razie... Doceniam tą drobną różnicę jednak. Ja, ja nie jestem takim optymistą, to, to, na, wiem, pewno, wiem. to, to na pewno nie, natomiast, natomiast myślę, że te słowa Morawieckiego, premiera Mateusza Morawickiego, wypowiedziane w Stanach Zjednoczonych są bardzo niefortunne, tym bardziej, że MSZ przy Alei Szucha w Warszawie od wielu, wielu lat stara się, starał się przynajmniej nie wchodzić w taką, powiedzielibyśmy, Bezpośrednią konfrontację dyplomatyczną z Chinami. Była mowa o polityce jednych Chin, była mowa tak, o uznawaniu tak. je, zasady jednych, jednych Chin, natomiast tutaj mamy kwestię odejścia od, od tej od tego powiedziałbym, porozumienia dyplomatycznego. Nie dziwię się, że Chiny zareagowały w tak, w tak no, gwałtowny można sposób, jak na relacje dyplomatyczne, jak na w ogóle. Standardy dyplomatyczne, bo jednak nazywanie prezesa Rady Ministrów, premiera innego państwa, pewnym urzędnikiem, no to jest obraza. To, to, jest, to jest jednak takie, no, pokazanie pewnego, yy, no, można powiedzieć, no, yy, niezadowolenia dyplomatycznego, mówiąc najdelikatniej, jak tylko potrafię. Tak, tak. No to, to była kpina po prostu z premiera. Wiesz, to jest podobnie jak na początku wizyty Analyny Berbog, która względem yy, Szolca też się wydawała, że rozmowy z nią nie pójdą tak gładko, to Chińczycy powiedzieli, że bez względu na to, co ta pani powie, to oni się będą trzymać ustaleń z panem Szolcem, bo on jednak jest politykiem wyższej rangi. W związku z tym, to, co ona powie, nie może przekreślić tego, co powiedział kanclerz Niemiec. W związku z tym myślę, że to i też jest takie, takie zasugerowanie z punktu widzenia Chin, że oni tego urzędnika, jakim jest pan, jakiś tam urzędnik, no nie traktują jako osoby decyzyjnej. No, jest to jedna z interpretacji. Jest to jedna z interpretacji, natomiast myślę, że tutaj warto powiedzieć i podkreślić jedną rzecz. W jakim celu tego typu, tego typu sprawy są robione, tego typu konfliktowanie się? No bo przecież nie w interesie polskiej racji stanu. W naszym interesie nie jest konfliktowanie się, aż zwłaszcza jednoczesne z Francją, z Niemcami, z Rosją, Białorusią, z Węgrami, z Chinami. Możemy długo wymieniać partnerów. Gospodarczych Polski, z którymi obecny rząd próbuje nas konfliktować i ta polityka ta właściwie część tej strategii bardzo przypomina mi politykę zagraniczną Republiki Litewskiej. Litwa prowadzi właśnie taką politykę, politykę niezwykle agresywną, absolutnie no, nieproporcjonalną co do możliwości tego państwa. Przy całym oczywiście szacunku dla Litwy i jej obywateli, ale nie jest to mocarstwo regionalne, nie jest to państwo dużej, dużej rangi geopolitycznej, że tak to powiem. Natomiast otwarcie placówki dyplomatycznej Tajwanu. I ta polityka bardzo agresywna wobec Rosji, wobec Białorusi, jest robiona na amerykańskie żyro. Jest robiona na amerykańskie żyro. To przypomina, przypomina takiego chuderlawego, młodego chłopaczka, który wygraża osiłkowi gdzieś na dzielnicy, powołując się na swojego większego, większego brata. No, ale wiesz, kontakty handlowe Litwy z, z Chinami są akurat niewielkie. Natomiast nasza wymiana handlowa, z Chinami jest no, znacznie wyższa niż ze Stanami Zjednoczonymi, z Niemcami również, a Niemcy wchodzą na drogę jednak racjonalnego, realistycznego spojrzenia na to, kto jest tutaj dla kogo partnerem gospodarczym, stosunki z kim są konieczne, a z kim są, można powiedzieć, szkodliwe. W związku z tym, w tej całej konstelacji. Wydaje mi się, że Polska no, siłą rzeczy prędzej czy później będzie, jeśli nie będzie chciała y, pełnić roli takiej wyłącznie podpałki anglosaskiej, nazwijmy to, w tym terenie, no to będzie musiała po prostu przyjąć tą rzeczywistość, zaakceptować tą rzeczywistość i dojść do wniosku, że musimy mieć, tak jak mówisz, y, kontakty ze wszystkimi sąsiadami, no, i jeszcze z mocarstwem, z którym mamy największą wymianę handlową, czyli z Chinami, a nie, z, a nie być tutaj jakimś lotniskowcem Stanów Zjednoczonych, który ma służyć do tego, żeby drażnić non -stop Rosję, drażnić Białoruś. To tak jak pan prezes Korwin-Mikke powiedział, że przecież, przecież to, co robimy z Białorusią, cała ta polityka, no to, to jest, to jest no, kompletnie antypolska. Kompletnie antypolska. Jeśli już wchodzimy w taki paradygmat bycia ruską onucą, no to rząd PiSu tu jest ruską onucą, nucą, bo, bo ewidentnie nie przestrzega zasad gry i, i, i działa na rzecz, można powiedzieć, Rosji, bo pomaga Rosji pochłonąć Ukrainę, y, Białoruś. No, ja myślę, że jest sporo racji w tym, co powiedziałeś, przyrównując obecną, nazwijmy to strategię, chociaż strategią nie nazwałbym, ma pewną, pewną taktykę polityczną rządu w Warszawie do bycia anglosaską podpałką, do bycia anglosaską podpałką. Ja to nazywam bycie zderzakiem strategicznym, wypełnianiem roli zderzaka strategicznego, i od wielu, wielu lat sprzeciwiam się temu i zawsze wielokrotnie w swoich komentarzach geopolitycznych czy jakichś popularno naukowych materiałach wskazywałem na te zagrożenia zbycia właśnie zderzakiem strategicznym jakkolwiek traktowanym przez Stany Zjednoczone. To się po prostu dla nas może bardzo źle skończyć. Już się dla nas źle kończy, bo wiemy, że obecna minister finansów pani Rzeczkowska właśnie w Atlantic Council, no, nie nigdzie indziej, też przyznała, że Polska już wydała przynajmniej oficjalnie około 50 miliardów, podkreślam miliardów złotych na pomoc dla Ukrainy. Nie wiem, jak to jest wyliczone i jaka była metodologia tego, tego liczenia, czy kwestia pomocy wojskowej też została w to wliczona, czy nie, no ale widzimy to zalegające te. Ogromne ilości zboża technicznego z Ukrainy w polskich silosach. Widzimy, Ukraiń, widzimy ten wielkie transporty drobiu ukraińskiego, miodu, mrożonych owoców można bardzo długo wymieniać które napra, na, już uderzają w polskich sadowników, w polskich rolników, w polski przemysł, przemysł przetwórczy. Co więcej, uderzają także nie tylko bezpośrednio, przez to, że polscy rolnicy nie mogli sprzedać swojego zboża, ale Także pośrednio, ponieważ część z tych produktów rolnych ukraińskich idzie na zachód, tam zdobywa rynek, podbija go swoją niską ceną, wypierając polskich przetwórców. I to jest potężny problem, którego w mojej ocenie rząd w Warszawie absolutnie nie bierze pod uwagę, czy nie wziął po, w ogóle pod uwagę. I tutaj musimy powiedzieć, że nie chodzi o wolną konkurencję, bo ona Oczywiście. nie jest wolna, bo to jest na tej zasadzie, że te produkty ukraińskie nie przestrzegają żadnych norm, a z kolei przestrzeganie tych norm podwyższa koszty produkcji. W związku z tym nasi rolnicy, którzy są, no tutaj katowani tymi wszystkimi koniecznościami przestrzegania absurdalnych, absurdalnych, powiedziałbym, różnych przepisów, są na pozycji z góry straconej. No i w związku z tym, wszystko to, wszystko to jest działaniem, zdecydowanie, można powiedzieć. Antypolskim. No i, no i wiesz, no cóż można powiedzieć? Ja się bardzo cieszę, że w tym zalewie negatywnych, negatywnych informacji, jednak jakbyśmy troszeczkę się, wiesz, unieśli, spojrzeli z pewnego pułapu, no to widać, że ta koncepcja kontynentalna i antyamerykańska, ona zaczyna być coraz bardziej popularna. Że jednak Francja, że jednak Niemcy, że nawet Hiszpanie i Sanchez po wizycie. Ja słuchałem, wiesz, słuchałem tego nas, znaczy słuchałem, czytam to, co Chińczycy piszą o tej wizycie, więc oni są zadowoleni z wizyty Sancheza. Oni byli średnio zadowoleni z wizyty Urszula von der Leyen z Annaleny Berbog, chociaż podkreślana, że Urszula von der Leyen przed tą wizytą w Chinach na forum jakichś europejskich think wypowiadała się w ten sposób, że Chiny są jednak strategicznym partnerem gospodarczym dla Unii Europejskiej i nie możemy, nie możemy się od nich oderwać, że może, musimy co prawda może troszeczkę, troszeczkę zluzować te kontakty, ale, ale taki dekapling jest niemożliwy. Natomiast fakty są takie, że cały czas wymiana gospodarcza między Niemcami a Chinami wzrasta, między Unią Europejską, zwłaszcza po yy, wiadomej chorobie też wzrasta, w związku z tym takie są fakty. Gdyby to puścić na wolny rynek, no to wiadomo, że kontakty gospodarcze między Unią i Europejską i Chinami są dla Unii Europejskiej korzystne, a nie Stanami Zjednoczonymi, gdzie to jest możliwe tylko wtedy, kiedy Stany Zjednoczone trzymają pistolet przy głowie Unii Europejskiej. No tak, dlatego, dlatego tak nerwowo część polskich elit politycznych zareagowała na słowa Emmanuela Macrona w Chinach. Nie pierwsze zresztą mówiące o tej autonomii strategicznej. Autonomia strategiczna, czyli jeden z takich sztandarowych projektów geopolitycznych prezydenta, prezydenta Francji. Tutaj oczywiście podniósł się, się wielkie głosy oburzenia w tym zakresie, że jak to można w ogóle mówić o autonomii strategicznej, o jakiejś doktrynie kontynentalnej, bo przecież są więzi transatlantyckie. Tylko musimy sobie zdawać sprawę, że cała doktryna transatlantycka to jest okres po II wojnie. Światowej, to jest bardzo krótkie w historii Europy, a jeśli się wczytamy w pisma Henry'ego Kissingera, w jego chociażby książkę, już można powiedzieć kultową dyplomację, to, to widzimy, jak przez pryzmat części amerykańskich elit był traktowany okres chociażby w latach 1815-1914, tak? Też musimy sobie zdawać sprawę, że Stany Zjednoczone będą grały prędzej czy później, jeżeli nie będą w stanie utrzymać swojej hegemonii międzynarodowej, a moim zdaniem nie będą w stanie, już widać zresztą nie, nawet nie tylko rysy, co potężne pęknięcia w tym gmachu świata jednobiegunowego, będą grały na równowagę sił i będą porozumiewać, się z dużymi państwami, z dużymi mocarstwami. Kończąc ten wątek, myślę, że warto nawiązać do tego, co powiedziałeś o wizycie prezydenta Sancheza. I do, do samej, i, i porównać to, jak został przyjęty, z jakimi honorami został przyjęty przez Xi Jinpinga, a jak zostali potraktowani czy Macron, czy, czy von der Leyen. To też dużo mówi o kwestii rangi grupy BRICS, bo wiemy doskonale, że na tym najbliższym szczycie, który odbędzie się w Republice Południowej Afryki, będzie mowa o wspólnej walucie, czyli rzuceniu takiego potężnego wyzwania wobec dolara. Już dzisiaj się przecież mówi o perspektywie realnej. Dedolaryzacji świata. Wiemy doskonale, że wojna na Ukrainie, co zresztą zawsze powtarzamy w naszych, w naszych wystąpieniach publicznych, jest pewnego rodzaju katalizatorem, pewnego rodzaju akuszerem różnych procesów, często bardzo istotnych, głębokich, społecznych, politycznych. No i niewątpliwie wojna na Ukrainie jest takim akuszerem również dedolaryzacji świata. Jestem niezwykle ciekaw, jak będzie wyglądał ten szczyt grupy BRICS, bo widać ranga przyjęcia Sancheza była o wiele wyższa niż przyjęcia Macrona. I, a to ma bardzo duże znaczenie w ogóle w dyplomacji, a w dyplomacji chińskiej, w całej tej etykiecie chińskiej ma ogromne, ogromne znaczenie. Tak, ale, ale sama wizyta Macrona jednak była bardzo wysoko oceniona. I wiesz, tutaj prezydent Sanchez i Hiszpania w ogóle, no to, no to wiadomo, że Hiszpania jest mocno pod butem amerykańskim. Jest taki, wiesz, system IGIS, system Yy, można powiedzieć, w Polsce w Radzikowie miała być budowana właśnie stacjonarna ba baza IGIS, natomiast cały system IGIS polega na, na tym, że są to okręty klasy Aliberg, <tak>, tak naprawdę krążowniki, ale nazywają się niszczycielami. No i w tym systemie oprócz Stanów Zjednoczonych jeszcze tylko cztery państwa, yy, można powiedzieć, współuczestniczą. To jest taki główny mózg, taka sieć, neuronów powiedzmy strategiczna Stanów Zjednoczonych. I to jest Norwegia, Hiszpania, Australia i Japonia. W związku z tym można powiedzieć, że Hiszpania, taki kraj, który możemy troszkę bagatelizować, on jest mocno, mocno w łapach Stanów Zjednoczonych. W związku z tym tutaj chęć wyjęcia troszeczkę tej Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych z rąk pewnie pod, odgrywało dosyć, dosyć dużą rolę. Jeśli chodzi o, o ten system finansowy, o którym mówisz, ja tu mogę polecić taką książkę, Koniec gotówki cyfrowy Juan, która wyszła chyba dwa lata temu, która jest dosyć ciekawą książką na ten temat, bo myślę, że to raczej będzie system, system finansowy, który system monetarny, który będzie alternatywą dla systemu tego stworzonego na bazie dolara, tak, żeby, żeby był po prostu lepszy, atrakcyjniejszy dla świata i jeszcze chciałem, jeśli chodzi tutaj w temacie reklama, zareklamować myśl polską, w której to myśli polskiej zadebiutowałem jako autor artykułem, który jest taką historią, można powiedzieć, hegemonii Stanów Zjednoczonych. Jak do tej hegemonii doszło i w jakiej jesteśmy w tej chwili sytuacji, po to, żeby, żeby sobie zdawać sprawę z kontekstu właśnie takiego szerszego, geopolitycznego i na czym polega ta cała wojna o hegemonię. Także o i drodzy, Polecam myśl polską. Tak, polecamy polecamy otwieranie się na inne, na inne myślenie. Wracając jeszcze na chwilę do wizyty, przepraszam, tutaj nie prezydenta, oczywiście premiera Sancheza, premiera tak, Hiszpanii, tak, tak, tak. bo one, o, one zarysowały pewne rzeczy, ale też miałem na myśli wizytę, porównując wizyty, rangę tej wizyty, oczywiście prezydenta Brazylii Lula da Silva, która miała ogromną, ogromną rangę, ale przy wizycie premiera. Sanchez'a też było to bardzo istotne, jak został bardzo ciepło przyjęty i też się tutaj zgadzam z Tobą, że te komentarze były bardzo, bardzo ciepłe, ponieważ premier Hiszpanii Pedro Sanchez powiedział, że relacje europejsko-chińskie nie muszą być konfrontacyjne. I to było niezwykle istotne, ponieważ widać było otwarcie się na tę inicjatywę pasa i drogi z uwagi na położenie geopolityczne Hiszpanii, z uwagi na historię Hiszpanii, ma to ogromne znaczenie i dlatego zostało tak też ciepło odebrane w samym, w samym Pekinie. Natomiast wizyta pre, prezydenta Brazylii pokazywała właśnie rangę tej grupy, grupy BRICS. No ale... To jest, I to wszyscy... jest ciekawe, i zaraz, tak. w, Leszku, to jest ciekawe, bo wydawało się, że prezydent Silva jest takim... Zburzeniem pewnej konstelacji, gdzie prezydent Bolsonaro był takim, powiedziałbym, twardym fundamentem tutaj współpracy Aha. prezydentów w BRICS-ie. Wrzucono mu socjalistę Silwę i ten Silva jedzie do, do Chin i praktycznie mówi to, co tam yy, powiedziałby Bolsonaro na dobrą sprawę, krótko mówiąc to, to jego uczestnictwo i takie twarde stanie na bazie tutaj BRICS-u przeciwko Stanom Zjednoczonym jest. No Jest bardzo mocne. W związku z tym, ten, ten manewr tutaj podmiany prezydentów nie bardzo się udał, można powiedzieć. No nie, nie, no ale trzeba też. Myślę, że warto, żebyśmy w tej naszej rozmowie pewną klamrą spieli te, te przemiany geopolityczne, które obserwujemy na naszych oczach, że prezydent Lula da Silva powiedział bardzo ważne słowa, że Stany Zjednoczone powinny przestać. Zachęcać do wojny na Ukrainie i powinny zacząć rozmawiać o pokoju. No, to jako żywo tak naprawdę przywołuje ten dwunastopunktowy plan pokoju, który Chiny przedstawiły 24 lutego bieżącego, bieżącego roku. To rzeczywiście bardzo, bardzo istotne wydarzenie. No ale prezydent Macron powiedział dokładnie to samo, że, że tutaj będzie działał razem z Niemcami na rzecz tego, żeby, żeby zrozumieć, że tylko rozwiązanie dyplomatyczne jest rozwiązaniem tego konfliktu i żadna eskalacja niczego nie zmieni. Tutaj musimy też powiedzieć, że były bardzo silne demonstracje w Niemczech wielkanocne właśnie pod hasłami niedozbrajania Ukrainy i zakończenia tej wojny na drodze dyplomatycznej. W związku z tym można powiedzieć, że wszyscy wokół nas większościowo, można powiedzieć, już to rozumieją. My cały czas jesteśmy tutaj w mniejszości w Polsce, ludzi, którzy, którzy się domagają pokoju, Którzy podżegnują do pokoju, podżegają. Podżegają, tak, 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 podżegają do pokoju. No, i cóż mogę powiedzieć, no liczę na to, że jednak zwolenników te, tych rozwiązań będzie coraz więcej, no bo jednak, jak to się mówi, co prawda Polacy nie gęsi swój język mają, ale jednak takie kraje, jak Francja czy Niemcy zawsze nam troszkę imponowały. W związku z tym, jeśli te kraje będą szły tą drogą, drogą rozmów pokojowych i dyplomatycznych, no to wiesz, poza tym to dużo lepiej brzmi, no jednak eskalacja działań wojennych, która może doprowadzić do trzeciej y, wojny światowej. Też musimy sobie zdawać sprawę, że propaganda zachodnia, francuska czy niemiecka tak to przedstawia, że my z jakichś dziwnych powodów eskalujemy ten konflikt i możemy podpalić świat. Myślę, o, że ci... no nie z dziwnych powodów, tylko z powodów geopolitycznych, że Polska stała się junior partnerem nie chcę powiedzieć wasalem, ale to słowo się zdecydowanie ciśnie, ciśnie na usta Stanów Zjednoczonych. To musimy sobie z tego zdawać sprawę. I to, co się dzieje dzisiaj w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech, też mówmy sobie szczerze, to jest zupełnie inna polityka, pokazuje jasno, że polska polityka zagraniczna jest polityką niesamodzielną. Co więcej, mamy do czynienia w ogóle z taką próbą zamordyzmu w środowiskach intelektualnych w Polsce, że każdy, kto nie zgadza się z narracją władzy, jest od razu klasyfikowany jako ruski agent, ruska onuca i tak dalej. I tak dalej. Zwróć Dlatego... uwagę, że to nie tylko są takie, wiesz, proste sytuacje, tylko na przykład ciebie zaatakowano, że, że jesteś jakimś tam globalistą, czy wiesz, kimś innym. No, oczywiście, w ogóle atakuje że tak, się, ale atakuje się widać, różnymi że system... takimi epitetami. Widać, że władza jest zdesperowana, że widać, że władza jest zdesperowana. Za wszelką cenę chce pokazać swoim. Hmm. No, senior partnerom, że tak, tak, uda, tak, tak że to tak określę, tak. z Waszyngtonu, że jest skuteczna, że jest w stanie zaszczuć tutaj środowiska niezgadzające się na bycie amerykańskim zderzakiem strategicznym. I dlatego działania takie, że z jednej strony media masowego przekazu, media głównego nurtu nas atakują, ale z drugiej strony część osób uważających się czy uznających siebie za antysystemowców, antyestablishmentowców, próbuje nas podgryzać z różnej strony, dopuszczając się różnego rodzaju manipulacji, przeinaczeń, wyrwań z kontekstu, kłamstw, i tak, I tak dalej, i tak dalej. Ale ja myślę, że to jest bardzo ważne, co powiedziałeś, że władza mówi to wszystko do swoich senior partnerów. Kochani, panujemy nad sytuacją, trzymamy wszystkich w miarę za mordę, jest dobrze. Zobaczcie sobie, jak macie, jak macie jakieś pretensje, popatrzcie sobie na Czechów, na Słowaków, na Niemców. O, tam ci to się proszę, na Francuzów sobie popatrzcie, na Hiszpanów sobie popatrzcie. Tam to się generalnie ta wasza narracja sypie. A my, co by o nas nie powiedzieć? To jednak jesteśmy rządem bardzo lojalnym i skutecznym w tutaj w suflowaniu tej narracji o tym, że Jedyna przyszłość, jedyna wolność, jedyna prawość jest po stronie Stanów Zjednoczonych i amerykańskiej hegemonii. I że jesteśmy tym murem, tym murem, który broni nas przed zalewem dzikich ord ze wschodu. W związku z tym oni nie mówią tego do nas, to jest ważne. Oni nie mówią tego do nas, bo oni nas olewają. Oni mówią to do swojego senior partnera: zobaczcie, jesteśmy twardzi, jesteśmy skuteczni, dajemy radę. Tak, i dlatego i choćby dlatego warto pokazać, warto pokazać publicznie, że nie wszyscy Polacy dali się zmanipulować, że nie wszyscy Polacy dali się okłamać, że nie wszyscy Polacy są samobójcami i wreszcie że nie wszyscy Polacy są ignorantami, także tymi geopolitycznymi i dlatego podobnie jak nasi bracia Czesi, warto pokazać to na ulicy i z tego względu polski ruch antywojenny jest współorganizatorem Marszu pokoju, który odbędzie się 1 maja bieżącego roku w poniedziałek w Warszawie. Zaczynamy, startujemy o godzinie 12:00 w samo południe spod Krzyża Trauguta. To też bardzo ważne, symboliczne, historyczne miejsce w Warszawie, przez niektórych już zapomnie, nieco zapomniane, ale. Oczywiście niesłusznie i idziemy, Szanowni Państwo, idziemy aż na Plac Zamkowy. Na Plac Zamkowy spotykamy się przy Krzyżu Trauguta, to jest ulica Sanguszki. Potem idziemy ulicą, potem idziemy kolejną ulicami Konwiktorską. Następnie, następnie to jest ulica, ulica Bonifraterska, Plac Krasińskich, no i kończymy przez ulicę Miodową i kończymy na Placu Zamkowym pod kolumną Zygmu Króla Zygmunta III Wazy. Przemówienia będą zarówno, zarówno w, na, przy Krzyżu Trauguta, jak i właśnie pod kolumną Zygmunta. Serdecznie zapraszamy, zapraszamy. Do, na marsz pokoju, wszystkich podżegaczy, do pokoju, wszystkich y, obywateli Polski, ale nie tylko, także wszystkich w ogóle y, osób, y, wszystkie osoby nastawione propokojowo, propolsko, do udziału w tej, y, w tym marszu, w tej manifestacji poglądów propolskich. Propokojowych i anty, antywojennych. Chcemy pokazać, że nie zgadzamy się na jakiekolwiek próby wciągania Polski do wojny. Nie zgadzamy się na jakiekolwiek próby konfliktowania nas z innymi, innymi państwami. Idziemy pod takimi hasłami, jak tak dla pokoju, nie dla wojny. To nie nasza wojna. Dzisiaj nasze czołgi, jutro nasze dzieci. Stop banderyzacji, stop amerykanizacji Europy, stop amerykanizacji Polski. Warszawa miastem pokoju, polskie matki za pokojem. Nie dajmy się podzielić, nigdy więcej wojny i wreszcie niech pokój będzie z nami. Jeszcze raz serdecznie Państwa zapraszamy. 1 maja, poniedziałek, godzina 12.00 pod krzyżem Trauguta, ulica Sanguszki w Warszawie, wstęp wolny idziemy ponad podziałami idziemy ponad podziałami, każdy kto jest nastawiony, tak jak powiedziałem, pro pokojowo pro polsko, jest serdecznie witany na marszu, każdy uczestnik powinien mieć ze sobą flagę narodową, biało-czerwoną tak, na naszych stronach będą na facebookowej stronie będzie Będą grafiki, które można będzie pobierać, sobie samo sam, yy, też tam robić z nich jakieś banery i inne rzeczy. Też chcieliśmy tutaj powiedzieć, że yy, wiemy, że w tym samym terminie jest organizowana na styku trzech granic podobna impreza. Po prostu przyjęliśmy taką zasadę, że komu jest bliżej do Warszawy, że przyjechał do Warszawy, jeśli ktoś mieszka akurat gdzieś tam, na tym krańcu południowo-zachodnim, no to oczywiście niech się tam uda, to też będzie na pewno fajna impreza. Nie chcielibyśmy tutaj wywoływać jakiegoś poczucia, że jesteśmy w kontrze, czy też każdy ruch, krótko mówiąc, każdy ruch antywojenny jest w tej chwili naszym sprzymierzeńcem. Ja myślę, że już będziemy kończyć i pozdrawiamy w takim razie wszystkich naszych naszych sojuszników w słusznej sprawie o, o pokój. O pokój. Tak. I, I cóż, pewnie jeszcze nie jedną audycję nagramy do tego 1 maja, ale tak jak mówię, zróbmy tak, żebyśmy się nie musieli potem wstydzić, że jest nas strasznie mało tego 1 maja. Byłoby dobrze, gdyby to może nie był pokaz siły, ale przynajmniej pokaz pewnej merytoryki, pewnej racji, która stoi po naszej stronie, też pewnej kultury i tego, że nie do końca zwariowaliśmy jako naród. Dziękujemy Państwu serdecznie i zapraszamy 1 maja do Warszawy.